Ten filmik Hejki 39 mnie rozśmieszy, proszę Państwa. No, temat bardzo dobry o Patryku 2703. I chciałbym tak dodać od siebie kilka słów. No, proszę Państwa, głośno się robi na temat Patryka 2703. No, medialny! Medialny to głośno się robi. Ludzie nagrywają filmiki i cały czas podpinają się pod niego. Za wyjątkiem mnie, ja tego nie robię, rzadko o nim coś tam powiem, ale tym razem to jest wyjątkowa sytuacja, proszę Państwa. Trzeba coś powiedzieć. No, wyliczony Patryk 2703, taki oszczędny, proszę Państwa, że wydziela swojej żonie pieniądze. Lodówka na kłódkę. Tak, za każdym razem światło gasi, ja też. Ja gaszę światło, bo po co ma się marnować? To ja go rozumiem, proszę Państwa. Gaszę światła i tylko dziennie używa 2 godziny. A internet wykorzystuje gdzieś tam w restauracjach, tam gdzie darmowe. Rozumiecie? No. Zamówi jakąś herbatkę i siedzi cały dzień. Tak. Buty. No, kupił w Lumpeksie. Proszę Państwa, maskuje się. On się lubi maskować. Sami wiecie, że on ma różne kanały i hejtuje różnych ludzi. No, mnie nie hejtuje, bo ja na niego też nic złego nie powiem. Ja jestem jego najlepszym przyjacielem. On o tym wie. Więc my się tak wspieramy. No, on może nawet nie ogląda moich filmików, ale ja podziwiam jego sylwetkę, proszę Państwa. Na czym on to zbudował, to są różne wersje. Są takie, że kiedyś coś tam za dużo tych suplementów spożywał. No, ale on podobno jest wegetarianinem teraz. Mięsa nawet nie je. Kosztuje. Mięso kosztuje, proszę Państwa. To są koszta. Dlatego jego żona dobrze wygląda. Nie pije kawy w restauracjach. Nie, proszę Państwa. No jak to? Jak można to sobie w domu zrobić? Żona to zrobi. Przyniesie mu do tego live'u, jak robi, proszę Państwa. Więc jest to człowiek bardzo oszczędny i można z niego brać przykład, jak oszczędzić dużo pieniędzy. I on jest człowiekiem zamożnym teraz. Każdy grosz szanuje, proszę Państwa. No i w wieku 40 lat on będzie wtedy mógł podróżować sobie, jeśli będzie zdrowy. Bo nie wiemy, co się stanie za te 2 lata. Proszę Państwa, można oszczędzić. Ja jestem za tym, żeby oszczędzać, bo sam to robię. Jestem samotny i prowadzę takie życie, no, mnicha życie. Warzywka tego, no więc dużo nie wydaje na to życie, proszę Państwa. I rozumiem Patryka, no, że żona rozrzutna na pewno. Musi cały czas ją upominać. Bo wydaje. Babę wydaje. Proszę Państwa, pamiętam taki kolega mój był, pieniądze wysyłał z Grecji do baby, bo ona tam niby dom budowała. Przyjechał do tego swojego miasteczka zobaczyć ten dom. Domu nie było. Ona sobie futro kupiła. No tak! Futro kosztowało tyle, co pół chałupy, proszę Państwa, w Polsce. $800 jakieś futro. Za $800 w Polsce Ludowej to mieszkanie można było kupić, jak ludzie pracowali za $20 na miesiąc. Wyobraźcie. Nie myślisz, że taka bieda była. Nie. Za te $20 to ty żyłeś normalnie, tak, normalnie sobie żyłeś, proszę Państwa. Miałeś zakupy i mięso i ciasto. Przeżyłeś to. Inna była ta waluta. Inaczej się to liczyło, proszę Państwa. Takie dwa obozy były. Komunistyczny i demokratyczny, ten kapitalistyczno-demokratyczny. No to nie jest kapitalizm teraz, nie mamy kapitalizmu, przepraszam. Mamy demokrację. No, proszę Państwa, i w tej demokracji nasz Patryk 2703, no,
Zobaczcie, jak mu się powodzi. Jak to dobrze być w tej demokracji. On ma pieniądze. No, a Hejka 39 tam wspomniał, że on gazu tak nie kupi, tej benzyny. No, czasami, raz w tygodniu samochód uruchamia, a tak do pracy, czy tam gdziekolwiek, a czy on pracuje, to wiadomo. Może gdzieś tam handluje. Ale hulajnogę sobie kupił. Tak. Hulajnogę, proszę Państwa, puszki też zbiera. A co? Proszę Państwa, ja zbierałem butelki kiedyś. Ale tak, pan Rysiu zbierał butelki w Polsce. Jak byłem mały dzieciak, tak, butelka kosztowała. Teraz takie grosze dają, że się nie opłaca zbierać. A kiedyś w Polsce Ludowej za złotówkę, no to co sobie kupiłeś pół kilo mandarynków, tych cukierków takich, proszę Państwa. No, także to się opłacało zbierać butelki, nawet dla dorosłych ludzi. Bo 10 butelek to miałeś obiad, kolację i siadanie. 10 zł przeżyłeś w Polsce Ludowej. Butelki się zbierało i makulaturę, i złą. Do dzisiaj ktoś to zbiera, chyba Kononowicz? No nie, to się już nie opłaca. To już to tak liche pieniądze dają, że tutaj w Kanadzie to się wyrzuca, proszę Państwa. Więc podziwiam Patryka 2703, bo ja myślałem, że jest to oszczędny, ale on jest jeszcze lepszy ode mnie, proszę Państwa. Bo ja to potrafię sobie wydać, na jedzenie zawsze nie żałuję, to co potrzeba, to ja sobie kupię. A on ubiera się w lumpeksie, a pan Rysiu się ubiera w dobrych sklepach, proszę Państwa. No, ale oszczędzam, nie zapieram się tego i zachęcam Was do oszczędzania, proszę Państwa, żebyście naprawdę się za to wzięli. Bo to tak byś płacił sobie. Czym mniej wydasz na zewnątrz, to sztuką jest właśnie, tak skaczę z tematu, sztuką, proszę Państwa, jest tak, że ile Ci w ręce zostanie? Co z tego, że zarobisz 5000 zł i jak no, nie oszczędzisz ani złotówki. A są tacy, co zarobi 1000 zł i 20 zł oszczędzi w miesiącu. To zobaczcie, kto jest bogatszy. No, więc nie sztuką zarabiać duże pieniądze i nie oszczędzić. Wszystko wydawać iluminatom, korporacjom. No, sztuką jest tyle wydać, co potrzeba wydać. Nie nagminnie szukać takiego wytłumaczenia, że muszę to kupić, muszę to mieć. No mam te 20 par butów, ale te zaciasy, takie też niemodne. Kup sobie 2 pary butów, 3 pary sandałów, bo ja mam sandały, noszę klapki. Pokażę. Klapki. Wytarte. Zobaczcie. No, wytarły się, proszę Państwa. Ale to są jaja, no. Jak berety, jak strusia, jak pana strusia, no. Mógłbym tak mówić o tym oszczędzaniu długo, ale już tak mówiłem, tyle tych filmików robiłem na ten temat, że już wiecie, o co chodzi, że śmiejmy się z Patryka, bo proszę Państwa, nie można też przesadzać z tym oszczędzaniem, żeby się tam głodować. On chyba nie głoduje. On tylko jest taki oszczędny. Oszczędny, ma jakiś tam plan życiowy, chce się wybić. No, coś to nim kieruje, proszę Państwa. Coś nim kieruje, że tak oszczędzę. Ja też tak miałem taki plan. Robiłem, oszczędzałem i dlatego nie pracuję ciężko. No, pomogło mi to. Moi koledzy cały rok pracują. Nie mają urlopów, proszę Państwa, a ja od tak około 20 lat ja tylko pracuję, kto się dobija. Nieważne. Ja pracuję teraz pół roku na cały rok, a teraz nie pracuję 9 miesięcy i mi się nie spieszy. Dlaczego? Bo mam te odłożone pieniądze, tą kasę. No, więc nie można też go tak ośmieszać. Bekę sobie robię, proszę Państwa, ale można się też nauczyć od niego. Oszczędny, ale za dużo wyliczony to jest. To ludzie już tak mówią. Ja osobiście go nigdy nie spotkałem, ale no, Hejka doniósł. A Hejka 39
TV News, proszę Państwa, no ma wiadomości z pierwszej ręki. Dlatego polecam ten kanał. Wspierajmy się nawzajem, youtuberowie. On robi dobrze filmy, mnie wspiera, ja jego wspieram. I tak się to będzie roztoczało. Kto dołączy? No nie wiem, kto tam daje mi subów. Zawsze się wspieramy. No, Tiger się wyłamał, nie chce. On chce dla siebie, sam, rozumiemy to. Niech robi sobie sam. Choć tam Hejka 39 robi o nim bekę, chcę mu pomóc. Bo to jest najlepszy jego kolega. Ja to rozumiem, proszę Państwa, rozumiem. Też jest Tiger wyliczony. Tak, i se kupuje biżuterię. Rozrzutny, proszę Państwa, rozrzutny. Biżuterię kupuje. No, stać go. Stać go. Jak ja pokażę Wam moją biżuterię, zegarki jakie ja mam, Rolexy, oj, ja kiedyś to zrobię. Będę się chwalił. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Nara.